Nie jest wielką tajemnicą to, że wśród procedur medycznych te, które są związane z bezpośrednią interwencją kardiologiczną, czyli tzw. procedury inwazyjne, są szczególnie dobrze opłacane. Postanowiliśmy zadać pytanie, czy wszystkie placówki, które uzyskały kontrakt na świadczenie tego typu usług medycznych, są do tego merytorycznie i materialnie przygotowane. Postanowiliśmy zadać pytanie o dostępność. Tego typu usług. W szczególności chcemy przekonać się, że pacjenci traktowani są w sposób równy, tak jak gwarantuje im konstytucja, i chcemy przekonać się, że nie następuje ich selekcja pod kątem dochodowości pewnych procedur, które są potem wykonywane. Pytanie jest, dlaczego pewne procedury są wykonywane w szpitalach publicznych, a pewne tylko w ośrodkach prywatnych, to no zależy od kontraktu, który fundusz daje. Jeżeli fundusz daje prywatnemu ośrodkowi 80% tylko na gaszenie pożarów czy leczenie zawału, a 20% na planowe, to ja mówię, że... Te ostre zespoły wcale nie są łatwymi przypadkami, to jest po pierwsze. A po drugie, dajcie nam też kontrakt na planowe zabiegi, żeby nie dochodziło do tych ostrych zespołów wieńcowych, albo żeby móc bardziej kompleksowo zaopatrzyć pacjenta po ostrym zespole wieńcowym, czyli żeby mieć pieniądze na wszczepienie rozrusznika, ICD. My to wszystko potrafimy robić. Jesteśmy, jeśli chodzi o AHP, akurat jesteśmy firmą, która. Zdecydowała, zdecydowanie pełni czy, czy dostarcza usługi w pełnym zakresie, jeśli chodzi o choroby układu krążenia, bo to jest i kardiologia, kardiologia inwazyjna, ale też chirurgia naczyniowa, to jest kardiochirurgia i na końcu rehabilitacja. A oprócz tego pacjent jest przez całe życie monitorowany w naszych poradniach przyklinicznych. Jesteśmy w związku z tym usługodawcą, który, pe, który kładzie nacisk na kompleksową, nowoczesną opiekę w zakresie chorób układu krążenia. Rolą oddziałów kardiologicznych o wyższym stopniu referencyjności jest przyjmowanie pacjentów, każdego pacjenta, który jest do nas zgłaszany i którego możemy i powinniśmy leczyć w naszym ośrodku. Chodzi o to, że powinna być szeroka dostępność dla pacjentów, Którzy nie tylko przywożeni są do izby przyjęć pogotow przez pogotowie ratunkowe, czy zgłaszają się sami do izby przyjęć, ale także takich pacjentów, którzy są zgłaszani ze szpitali o niższym stopniu referencyjności w kardiologii lub też oddziałów wewnętrznych, z którymi te oddziały nie mogą sobie poradzić. Ta dostępność powinna dotyczyć wszystkich takich pacjentów, którzy wymagają wysokospecjalistycznych procedur z zakresu kardiologii interwencyjnej. I elektroterapii, i którzy nie mogą być prowadzeni w ośrodkach, do których pierwotnie trafili. Natomiast pacjenci, którzy są z pogranicza kardiologii interny, którzy nie wymagają takiego działania specjalistycznego, wysokospecjalistycznego, jak wysokospecjalistycznej diagnostyki inwazyjnej czy terapii z zakresu kardiologii interwencyjnej czy elektroterapii. Lub też pacjenci, z którymi te oddziały nie mogą sobie poradzić z racji gorszego wyposażenia, gorszego doświadczenia, tacy pacjenci mogą być leczeni w oddziałach wewnętrznych lub w oddziałach kardiologicznych o niższym stopniu referencyjności. Czy prywatni leczą łatwiejsze przypadki, a publiczne cięższe? Tego nikt nie udokumentował, bo jedyny, jedyny zarzut, czy dowód na to, że publiczne leczą cięższe przypadki, to to, że dlatego, że leżą dłużej. Więc jeżeli raport mówi, że publiczne leczą cięższe, bo pacjent leży dłużej, to ja mówię nie, bo to nie jest tak, bo pacjent im dłużej leży w szpitalu, tym się staje cięższy. A jeżeli jest sprawna organizacja, pacjent leży krótko, jest dobrze zorganizowana opieka zdrowotna w trakcie pobytu, to nie jest pacjent narażony na różnego rodzaju powikłania. Im lepiej pacjent jest leczony, bardziej nowoczesnymi metodami, tym pobyt jest krótszy.